Tegoroczna edycja, 8. już edycja Dziecięcej Politechniki Opolskiej, to jak zwykle 6 wykładów, z tym, że niecodzienni wykładowcy, ponieważ są to zarówno nauczyciele akademiccy, ale przede wszystkim tacy, którzy sprawują najważniejsze funkcje na uczelni, czyli rektor, prorektorzy, jest także przedstawiciel dziekanów oraz prodziekanów. W tej edycji studiuje u nas 500 młodych studentów w 3 grupach, 2 grupy po 200 dzieci i 1 grupa 100 studentów, jest to grupa ze Strzelec Opolskich. Jesteśmy uczelnią akademicką z dużą misją. Ta misja to Wszechnica Wiedzy. Dedykujemy ją przede wszystkim naszym studentom poprzez pracowników, ale także mamy odpowiednie moce, żeby przyciągać młodzież, robić to zupełnie bezinteresownie, może z nadzieją taką, że część z tych dzieci trafi za 10 lat w mury naszej uczelni. Bardzo mi się podobał, bo można się tu bardzo dużo rzeczy dowiedzieć. Dzisiaj mówiliśmy o pierwiastkach i różnych atomach. Jak już mówiliśmy o tych dinozaurach. Co się dowiedziałeś o dinozaurach? Że są duże, że składają jajka i że już dawno wyginęły. Dzisiaj był wykład o materii. Politechnika Opolska.